Cały czas trwa budowa parkingu podziemnego pod Placem Powstańców Warszawy. Tutaj w centrum Warszawy, a na górze widzimy już nowy Plac Powstańców Warszawy. Z nowym kładem drogowym, nowymi chodnikami, nowymi elementami zielonymi i nie tylko. Jak to wszystko wygląda w lipcu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Wząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tutaj prosto z nadplacu Pięciu Rogów i gdzie aktualnie jest realizowana przebudowa ulicy Chmielnej. Ale o niej dzisiaj nie będę mówić, bo o niej mieliście film w ostatnich dniach. Dzisiaj będę mówić o Placu Powstańców Warszawy, który też aktualnie przechodzi swoją gruntowną przebudowę. Co tu się aktualnie dzieje? Ano całkiem dużo. Możemy zobaczyć, że jest całkowicie nowy przebieg głównej drogi łączącej ulicę Szpitalną z ulicą Świętokrzyską. Będzie ta ulica teraz dwukierunkowa. Widzimy dwa nowe budynki, które się pojawiły na terenie samego placu. Nowy, duży element zielony, nowy układ całodrogowy z nowymi chodnikami. Aktualnie trwa wykończenie. Cała przestrzeń jest aktualnie niedostępna. Nie ma możliwości przechodzenia też przez sam plac. Jest tylko łącznie dojście do stacji Veturillo. No i też NBP tutaj przy kolei się obok przebudowuje. A tu z kolei jest... Są ruiny Pałacu Saskiego i były tam krok po kroku trochę zasłonięte przed warunkami atmosferycznymi, ale jak widzicie, no już zaprzestali tego dachu na dalszym odcinku. Tutaj z kolei możemy zobaczyć, że już faktycznie są realizowane prace, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Mazowieckiej. Do końca roku ta ulica ma być dwukierunkowa na całym odcinku i też mają powstać dzięki temu dodatkowe przystanki autobusowe, bo po prostu autobusy mogą się w dwóch kierunkach zatrzymywać przy nowych skrzyżowaniach. Natomiast co tutaj jest faktycznie ciekawe? Ciekawe jest to, że sam Plac Powstańców w Warszawie nie jest taką samą inwestycją jak chociażby Plac Centralny czy Plac Pięciu Rogów. Te dwie inwestycje, które są aktualnie realizowane bądź zrealizowane, czyli Plac Pięciu Rogów i Plac Centralny, polegają na wymianie całej nawierzchni i oczywiście wprowadzeniu dużego ruchu pieszego z nowymi elementami zielonymi. Plac Powstańców Warszawy podobnie wygląda, bo tu też oczywiście duża rola też będzie odgrywać sam pieszy, który będzie mieć dużo więcej przestrzeni niż miał przed przebudową. Natomiast tutaj coś jest bardziej dla samochodów, a mianowicie duży parking podziemny, który znajduje pod tym wszystkim. Ten parking schodzi aż na poziom minus 4 i na tym parkingu będą 420 miejsc postojowych, czyli na tym z każdym z tych poziomów będzie po mniej więcej 105 miejsc postojowych. Oczywiście na najniższym piętrze będzie ich trochę więcej. Co ważne, na samym parkingu będzie przeznaczonych 63 miejsca tylko i wyłącznie dla mieszkańców. Pozostałe miejsca będą mogły być wykorzystywane przez osoby z zewnątrz, przez biura, czy też oczywiście przez innych mieszkańców, którzy po prostu się nie zawią w ten limit. No i co ważne, na samym parkingu przewidziane są oczywiście koperty dla osób z niepełnosprawnościami, jak i również ładowarki dla samochodów elektrycznych oraz ogólnodostępną toaletę. Tak w skrócie wygląda cała ta inwestycja. Ma to się wszystko zakończyć, jeżeli chodzi o budowę parkingu podziemnego, zadanie do użytku nowego układu drogowego na górze do końca 2024 roku, a de facto na przełomie 2024-2025 ma być to wszystko już gotowe. A co tu się aktualnie dzieje? Aktualnie sam parking podziemny na poziomie minus 1, minus 2, minus 3 i minus 4 jest wykańczany. Zresztą to widać tutaj przy tych wylotach i wylotach. Widzimy, że to jeszcze nie jest gotowa konstrukcja. Jeżeli chodzi o samą kubaturę, to wszystko jest oczywiście już gotowe. Natomiast na górze trwają prace przy budowie całego nowego placu Powstańców Warszawy. No, dużą tutaj zmianą jest to, że faktycznie sam plac teraz będzie dwukierunkowy i nie będzie możliwości objeżdżenia całego placu przez samochody, tylko faktycznie wyjazd tutaj, wylot w kierunku ulicy Świętokrzyskiej będzie teraz dwukierunkowy. Będzie można wjechać i wyjechać po tej stronie, tutaj po lewej stronie. No oczywiście przystanki autobusowe są w tych samych miejscach, będzie tutaj cały czas przystanek z wiatą. Wloty dzięki temu będą właśnie skierowane, wloty i wyloty ze samego parkingu w kierunku ulicy Świętokrzyskiej, a tutaj z kolei po prawej stronie, jak możecie zobaczyć, jest oczywiście zachowany dojazd do ulicy Moniuszki, więc ten mały fragment tutaj pozostał, jeżeli chodzi o drogę i on jest już oddany do użytku właściwie od dłuższego czasu. Z kolei w tym miejscu możemy zaobserwować nowy element zielony, który już od paru miesięcy w tym miejscu jest ładnie zielony, ale jest całkowicie wygrodzony i widać też, że jest konsekwentnie podlewany, żeby po prostu przeżył tą aktualną pogodę, tutaj jest w Warszawie. A na dalszym odcinku widzimy też sam Plac Powstańców Warszawy, tutaj w tym miejscu się całkowicie zmieni. No, w tym miejscu oczywiście nie będzie żadnych teraz miejsc parkingowych, no bo miejsca parkingowe są na dole, pod ziemią.
A na górze tylko i wyłącznie będzie przestrzeń zielona z dużymi, szerokimi chodnikami. Co ciekawe, w ramach tej inwestycji właściwie nie powstaje żadna nowa droga rowerowa. Tylko i wyłącznie jest odbudowany stary łącznik, który po prostu wprowadza rowerzystów na drogę rowerową na ulicy Świętokrzyskiej. Natomiast pomijając to, żadne tutaj nowe elementy, jeżeli chodzi o drogę rowerową wzdłuż całego placu Powstańców Warszawy, nie jest realizowane. Natomiast tu, jak widzicie, aktualnie jest układane w tym miejscu cała ta kostka i cały ten bruk na tym odcinku. To teraz będzie na terenie całej tej ulicy w ten sposób ułożone. Jeżeli to będzie tak samo dobrze z jak na Miodowej, to będzie to faktycznie wygodny przejazd, nie będę ukrywać. A tutaj z kolei te miejsce, gdzie tu jeszcze są właśnie miejsca parkingowe, tutaj po lewej stronie, one zostaną zlikwidowane w najbliższym czasie, bo tu też będzie tylko łącznie przestrzeń dla pieszych. Tu też nie będzie ruchu samochodowego. Oczywiście nie muszę chyba mówić, że wszystkie wjazdy i wyjazdy z samego placu pozostaną, czyli będzie wjazd i zarówno w ulicę Warecką, jak i również w ulicę Gabriela, i również będzie wyjazd z ulicy Brokola, będzie wyjazd w ulicę Wojciecha Górskiego, no i oczywiście będzie wjazd i wyjazd dla autobusów i dla wszystkich pozostałych samochodów, jeżeli chodzi o mieszkańców, w ulicę Szpitalną, bo oczywiście ulica Szpitalna dalej się ciągnie przez Plac Pięciu Rogów, gdzie tylko łącznie mieszkańcy mogą przejeżdżać i pojazdy komunikacji miejskiej, czy też oczywiście rowery. Będzie też oczywiście wjazd i wyjazd z ulicy Świętokrzyskiej, gdzie aktualnie, jak możecie zaobserwować, trwają prace przy właśnie budowie dwukierunkowej ulicy Mazowieckiej i dlatego też tam droga rowerowa w niektórych miejscach jest trochę przebudowana i to też jest realizowane w ramach innych odrębnych inwestycji. Natomiast tutaj faktycznie będzie teraz coś zielone i tu jest, nie pamiętam tylko i wyłącznie, czy będzie lewoskręt, czy będzie prawoskręt z ulicy Świętokrzyskiej. Natomiast faktycznie sam układ drogowy na ulicy Świętokrzyskiej troszeczkę się w tym miejscu zmieni, w związku z tym po prostu jaki będzie nowy cały układ drogowy, jeżeli właśnie chodzi o dwukierunkowy plac, jak i również ulicę Mazowiecką. No, co ja mogę powiedzieć, tutaj jeszcze po prawej stronie znajduje się wentylatornia szlakowa pomiędzy stacją metra Nowy Świat Uniwersytet a stacją metra Świętokrzyska, więc to też jest oczywiście niezbędny element, który tutaj cały czas się znajdował podczas tej budowy i on powstał podczas budowy centralnego odcinka drugiej linii metra. A w tym miejscu z kolei widzimy w teorii parę miejsc parkingowych, ale tak po prostu są miejsca albo bezpośrednio pod samym hotelem, albo dla Telewizji Polskiej, która w tym miejscu ma jedną ze swoich kilku siedzib. Z ciekawostek jeszcze mogę powiedzieć, faktycznie trochę rozwinąć ten temat, jeżeli chodzi o ogólnodostępną toaletę. Ona faktycznie będzie się znajdować po stronie, gdzie będzie szyb windowy, jeżeli chodzi o klatkę schodową, tak aby była dostępna też dla osób z niepełnosprawnościami. Sama łazienka będzie się znajdować na poziomie -1. Miałem okazję zobaczyć mniej więcej te pomieszczenia parę miesięcy temu, jak tam wchodziłem. To jest ten budynek po prawej stronie tutaj, który się znajduje. I będzie ona ogólnodostępna, natomiast nie jestem w stanie wam w tym momencie powiedzieć, czy będzie bezpłatna, czy nie. Na razie, jak pytałem się o to wykonawcy, jeszcze nie było ostatecznej informacji. Na pewno będzie okienko z kasą, tak samo jak na stacjach metra, zachowane, bo kiedyś łazienki w metrze były płatne. Niemniej, no, to jest raczej podyktowane polityką miasta, niż faktycznie będzie to realizowane, czy dowiemy się w tym momencie. Co ważne, jeszcze na sam koniec trzeba powiedzieć, że jest ta inwestycja realizowana całkowicie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, co oznacza, że miasto stołeczne Warszawa daje w tym miejscu grunty i przez 36 lat prywatny inwestor, który wykonał całą budowę, będzie zarządzał tym parkingiem i po prostu też czerpał wszelkiego rodzaju korzyści, jeżeli chodzi o zarabianie na nim, na miejsca parkingowych. Oczywiście te miejsca parkingowe dla mieszkańców, które powiedziałem wcześniej, są zapisane w porozumieniu pomiędzy miastem a właśnie tym prywatnym inwestorem, dlatego też one na pewno będą cały czas dla mieszkańców przez ten cały okres ponad 30 lat. A później parking przejdzie we władanie tylko i wyłącznie miasta stołecznego Warszawy. Ale no, tak po tych 30, prawie 40 latach to trochę coś dużo tego czasu minie i ten parking może być w trochę gorszym stanie. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeżeli chcecie zobaczyć film z ulicy Chmielnej, macie teraz go w karcie, a jeżeli ten film z Placu Powstańców Warszawa mi się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny zmerzyk. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami Wznosza i kolejny film z Placu Powstańców Warszawy pojawi się za około 2 miesiące. Jak większość filmów z nowego centrum Warszawy. Cześć!